jesteśmy w Busku-Zdroju, w części uzdrowiskowej tej miejscowości. I właśnie tutaj przy głównej ulicy znajduje się posiadłość państwa O. Jedną część tej posiadłości stanowi dom rodzinny państwa O, a drugą pensjonat przeznaczony dla kuracjuszy. I to jest bardzo duży kompleks budynków, jeden z najbardziej okazałych w tej okolicy. Dlaczego ten strzał pan oddał? Jaki był powód tego strzału? Czy pan chciał komuś zrobić krzywdę? Czy... Nie. Niech pan powie to. Pięć godzin przy asyście policji walili, o proszę zobaczyć, w te drzwi, które pan trzyma. To jest walone siekierami, młotem i 5 godzin to trwało, proszę pana, 5 godzin. Policja przyjechała 2 razy, powiedziała, że w rodzinne sprawy, nie tego. Królikowski przywiózł z sobą kilkunastu karków, tak samo, tak zwaną warszawską, jakiś tam styl, warszawski styl, tak to powiedział. Ja przez 5 godzin na balkonie wołałem, policjantów prosiłem o pomoc, nikt mi nie pomógł. Policja chodziła, mało. Obściskiwali się wprost z panem Królikowskim, selfie sobie robili. I proszę pana, jak rozwalili po 5 godzinach siekierami tutaj, teraz tego nie widać, ale na filmach jest, młotami, bili ludzi tutaj. I proszę pana, po 5 godzinach policji nie ma nikogo. Weszli piętro wyżej, tam gdzie pan sobie zaraz zrobi zdjęcie. I zaczęli walić młotami tam. I do tego ja w tym stanie nie mam, mam tu rurę, nie mam kości, mam usunięte. Piszcze, nie mam kolana, nie mam nic, wszystko mam wycięte. I Królikowski krzyczał tutaj do mnie, że będzie mi płytę nagrobną, on już wchodzi do mnie. To nie są groźby, co to jest? Ja byłem pewien, że przyjechali mnie zabić. Bo to, co się nie udało na Madagaskarze, proszę pana, im zrobić ze mną, gdzie nie udzielili mi w żadnej pomocy, to wszystko jest jedno wielkie oszustwo. Te przelewy córka wysyłała, kradnąc moje pieniądze. Strzela do nas! Musicie podjąć czynności. Musimy takie czynności podejmiecie, takie my podejmiemy kroki stosowne. No. Więc musimy się tu zastanowić, co mamy zrobić. Dobrze. Stoimy w tym momencie, mam akty notarialne, wszystko. To jest moja działka, mój budynek, nie ma współwłasności. Współwłasność jest na tamtą część, gdzie żona ma gdzie mieszkać. Proszę bardzo, tam jest 60 pokoi, proszę pana. Żona może mieszkać w jednym z 60 pokoi, nie. To panie Dariuszu, jaki był powód tej wizyty tutaj? Chcieli mnie zabić. Proszę pana, policja nie legitymuje karków z Warszawy. I co? Karki wchodzą. Widzi pan, jestem u kulach. Najprawdopodobniej zostawia mnie samego sobie. Po 5 godzinach, proszę pana, wołania pomocy. Dzwonione było ja. 7-krotnie prosiłem policję, żeby mi pomogła. Wzywałem firmę ochroniarską, nie pomogli. I proszę pana, oprócz mnie, wiem, że było wykonane około 25 telefonów przez tu przechodniów, przez moje siostry, przez osoby ze sklepów. I proszę pana, policja, pan Jaroń, pan policjant Jaroń, który miał, dysponował wszystkimi aktami notarialnymi, wiedział, że to jest moja własność, a on cały czas twierdził, że to są porachunki i rodzinne. Jaka rodzina? 15 bandytów, których on nie legitymuje. I proszę pana, najprawdopodobniej scenariusz byłby taki, że w nocy ja bym spadł z tego balkonu, po prostu wyskoczyłem, tak jak mój zięć napisał, że mam skłonności samobójcze. Więc właśnie przyszli realizować te skłonności samobójcze. Uważam, że to był napad, który miał na celu mnie zabić.
I tutaj kłamstwa, którymi się posługuje moja rodzina, żona ma prawo do czego? Budynek, działka, na której stoimy, brama wjazdowa. To wszystko jest tylko i wyłącznie moją własnością. Proszę skierować kamerę, jeżeli pan to nagrywa, w drugą stronę. Ten cały budynek, co pan widzi, nie ten szary, ale tutaj, to co pan widzi, jasny, jeden, drugi, proszę wejść głębiej. Wtedy pan zobaczy, że tu jest, proszę pana, kilkadziesiąt pokoi, więc moja żona, proszę pana, miała gdzie mieszkać, tu są jej rzeczy, tu jest jej kuchnia, tu jest jej wszystko, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, ja u góry miałem to złoto całe, wie pan, to wszystko. Ja, o, stąd, bo u góry, dzięki Bogu, u góry. Ja z któregoś z tych balkonów, proszę pana, górnych, ósmego, wieczorem, przy nic nie robię, policja w ogóle odjechała, zostawiała mnie samego z 15 bandytami, zaznaczam, 15 bandytami. Oni są wszyscy nagrani, policja ich nie tego, i proszę, nie legitymuje, nie tego, robią sobie selfie. Ja bym najprawdopodobniej się, byłaby wersja taka, że się poślizgnąłem i wyleciałem z któregoś z tych balkonów. Czy ten strzał miał uspokoić sytuację? Strzał był nad głowami. Ja jestem przetrenowany ze strzelania. A pan pozwolenie na broń? Nie muszę mieć, to jest Czarnoprochowa, jest bez zezwolenia, ale jestem tutaj w takim związku strzeleckim, gdzie trenujemy często, i strzał był, proszę pana, jak pan zaraz sobie jeszcze pójdzie zrobić zdjęcie, jest policja mierzyła 2,70 m od podstawy, kula jest w suficie. Więc tutaj nie miało to na celu, proszę pana. Ja uprzedzałem wszystkich, żeby odeszli, żeby mi już nie... Bo to była moja ostatnia... Te drzwi były moją ostatnią deską ratunku. A bandyta Królikowski i cała reszta, łącznie z moją żoną i z tymi bandytami, z tymi karkami, którzy, wie pan, jak policja z początku, to oni uciekli przed tą policją, podejrzewam, że poszukiwane typy. Ale co, jak widzieli, że policja nie reaguje, to oni sobie potem już przyszli. Ja, proszę pana, jeszcze raz twierdzę, że tu mojej żony nie, rzeczy nie ma, żona dobrze o tym wie. A chodziło o to, żebym niechcący spadł podczas zamieszania z balkonu. To była próba morderstwa. Kolejna.